Znaczy tak, no ten mecz chcieliśmy wygrać, ale przede wszystkim chcieliśmy zaprezentować konsekwencje, charakter i to nam się udało. Nie udało nam się zdobyć 3 punktów. Zrobiliśmy koszmarne błędy w obronie jako cały zespół i musimy nad tym na pewno się zastanowić, przeanalizować, bo na pewno tak nie może być, ale podkreślam, cały zespół gra w obronie, cały w ataku i na pewno musimy wnioski wyciągnąć, bo mamy 2-1, jest zaangażowanie, jest walka, jest poświęcenie, natomiast przez głupie błędy tracimy zwycięstwo. Może też troszeczkę oddaliśmy inicjatywę na początku drugiej połowy i stąd te bramki dla Ruchu, ale tak jak mówię, no generalnie przy takim zaangażowaniu, przy takim chcieństwie powinniśmy mecz wygrać. Dobrze, że skończyło się tak, jak się skończyło. Na pewno kibice zapamiętają ten mecz i on przejdzie do historii, bo ja sam gram w piłkę 15 lat i takiego meczu nie grałem nigdy. Podkreślam, że cały zespół gra w obronie, tak linia ataku, linia pomocy, linia obrony i tu musimy wyciągnąć wnioski. No też nie jest tak, że będziemy, że pada bramka z pola karnego i winni są środkowi obrońcy. Tak na pewno nie jest, gdzieś ta piłka musiała się tam znaleźć, jakoś tam doszła i na pewno w meczu następnym musimy być szczelniejsi. Ale brawa jeszcze raz mówię dla drużyny za to, że się podniosła i chyba to było widać. Warto wierzyć w nas do końca. No po takim meczu trzeba być zadowolony, tym bardziej, że mecz o 6 punktów, Ruch jest za nami, jeśli by wygrał, by nas przeskoczył, także ciężko nie być zadowolony po takiej końcówce.